Wielkie podziękowanie dla tych wszystkich, którzy wspierają kanał i pozwalają mi rozwijać go, robić to częściej, robić tego więcej. Mam nadzieję, że również lepiej. Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek filmików o gitarach. Dzisiaj chciałem zaproponować wam pewnego rodzaju zabawę i chciałem was namówić do tego, żebyście stali się osobami, które są kreatywne. Również przepraszam wszystkich, którzy czekają na wszelkiego rodzaju projekty z Folkbandem, że tak się to ociąga. Będę się starał przycisnąć ten gaz troszeczkę bardziej do podłogi, żeby stawało się to szybciej. Tutaj właśnie mamy w tym momencie tego typu zajawkę. Dzisiaj troszeczkę inaczej, dzisiaj nie macie pełnego podkładu, do którego chcę, żebyście zagrali solówkę i którą Konrad później będzie oceniał, żeby wam powiedzieć, jakie wnioski można wyciągnąć z własnej gry i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj podkład perkusyjny, tylko i wyłącznie, nic innego jak podkład perkusyjny. Podkład jest nagrany przez łódzkiego bębniarza Bzyku Jungle Drummer i jak się już domyślacie, jest w trochę innym klimacie niż do tej pory operowaliśmy tutaj na Folk. Co prawda, ja ten podkład wielokrotnie użyłem. Sam go sobie nazywam drum and bass, bo on jest taki drum and bassowy. Jest w tempie 150, więc jest dosyć szybki i mówię, no ma taki drum and bassowy klimat, ale nagrany jest całkowicie na żywca, więc tak naprawdę no jest to całe normalne granie zespołowe. I chciałbym, ażebyście do tego podkładu wymyślili swój kawałek. Czyli jest pełna dowolność, poza tym, że macie pewną formę bębnów, to jest pełna dowolność tego, co zagracie. Czy zagracie ciężkie riffy, czy zagracie lekkie riffy, czy zagracie czyste, czy zagracie przesterowane, czy lekko przesterowane, czy wymieszacie to z bluesem, czy wymieszacie to nie wiadomo z czym i tak dalej, i tak dalej. Czy dogracie nawet do tego jakieś klawisze. Jest pełna, absolutna dowolność w tym, co zrobicie. Macie gołe bębny, tak naprawdę. Bębny na samym końcu, tak naprawdę, no to wrzucę jeszcze wave'a na dysk Google, którego będzie sobie można ściągnąć. Link będzie w opisie. I teraz uwaga. Dla wszystkich, którzy oglądają i dla wszystkich, którzy chcą się bawić, macie możliwość ściągnięcia tego bębna już zmiksowanego przeze mnie z tego właśnie linka lub na przykład ściągając sobie ten filmik. Fajnie byłoby, jeśli byście oczywiście nagrali wideo z tym kawałkiem i potem oznaczyli to zagraj z Folkbandem i takie tam wszystkie inne. Zrobię cały opis, który trzeba będzie Ctrl-C, Ctrl-V przekleić i wszystko zrobić, żeby to się ładnie nam, wiecie, budowała nam się taka baza zagraj z Folkbandem i żeby ten Folkband się nam rozwijał wspólnie. Natomiast mówię, no tutaj będzie dla wszystkich jest zmiksowany bęben, do którego można się dogrywać. W tempie 150 macie pełnego rodzaju zabawę. Jeśli ktoś ma ochotę na trochę więcej tej zabawy i jeśli ktoś ma ochotę na to, żeby no trochę bardziej się tym wszystkim pobawić, to no tutaj niestety pojawia się opcja wspierania kanału, gdyż moi patroni są no troszeczkę zawsze smyrani bardziej, ale już od 10 zł macie dostęp do tego samego kawałka jako projekt Reapera i jako osobne podzielone na traki ścieżki. Jeśli nie używacie Reapera, to możecie sobie to po prostu wkleić i sami zrobić. To oczywiście daje dużo więcej możliwości. To oczywiście daje wam możliwości grania, jak powiedziałem, z żywym bębnem i zrobienia, no może nie jest to idealnie nagrany bęben, ale zrobienia nagrania, które jest no nie na Easy Drummerze, nie na jakichś tam Addictive Drummerach i innych wszystkich tych takich wyklepaczach, tylko macie tutaj do czynienia z prawdziwym, żywym, normalnym bębnem, który trzeba trochę okiełznać w nagraniu. Sam jestem ciekaw, co z tego powymyślacie, więc jak mówię, jeśli macie ochotę, zapraszam do wspierania, zapraszam do tego nawet od 10 zł. Dla mnie to jest sporo, dla was może też, ale za tą dyszkę regularnie teraz będą się, mam nadzieję, daj Boże, ukazywać te różne filmy z takimi, wiecie, a to czasem będą bębny, a to czasem będą bębny z basem, a to jakieś tam nagrania stare NTK, które ostatnio odnalazłem i postanowiłem trochę poodświeżać i spróbować z tego zrobić coś nowego, więc generalnie no, będzie się sporo działo, więc zapraszam do tego wsparcia, tam już dostaniecie na Patronite w odpowiednim poście jest link do specjalistycznego serwera, gdzie będzie można sobie ściągnąć traki. Jeśli nie macie ochoty wspierać, co rozumiem, ale miałbym ochotę zobaczyć wasze nagrania i tak, ściągajcie
gotowego miksa i dogrywajcie się. No oczywiście, no mówię, no z tym, wiecie, z tym miksem takim, że sami go zrobicie, no będzie lepiej i więcej zabawy, więc oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie w tej zabawie uczestniczyć i chciałbym tego robić więcej, chociaż jak na razie jest małe zainteresowanie i no na razie jest tak, że rzeczywiście ludzie, nie wiem, nie jesteście tym jakoś specjalnie podjarani, ale że to jest moja zajawka i że ja sobie wymyśliłem, że tak będzie fajnie, no to mówię, działajcie. W tym momencie już wideo, jak Bzyku to gra. Możecie sobie ściągnąć to z tego wideo. Fajnie było, jakbyście zrobili wideo, gdzie Bzyka widać. Do roboty! Dziękuję bardzo wszystkim za obejrzenie tego odcinka do samego końca. Jesteście naprawdę wielcy. Jeśli oglądacie odcinki do końca, to znaczy, że interesujecie się tym kanałem i że sprawia wam on radość. Słuchajcie, sprawiliście mi mega radość przez ostatni rok, wspierając ten kanał. I jak wiecie, jestem no, wielce, wielce zobowiązany i w każdym filmie wam dziękuję i generalnie po prostu no, nie spodziewałem się tego, że to się w ogóle uda i nie spodziewałem się tego, że tak będzie. No i jak wiecie, poza tymi odcinkami, które robię i tym wszystkim, co się tutaj dzieje, co możecie obejrzeć, chcę też dla patronów zrobić coś więcej. Więc poza normalnymi fantami, które zawsze macie, czyli poza tam kosteczkami, wlepkami dla wyższych progów, jakimiś tam bluzami, koszulkami i tak dalej, no to organizuję dla was też te giveawaye comiesięczne. Dostajecie ścieżki do ściągania instrumentów nagranych u mnie w fogowni, czyli można sobie dograć do bębnów swoje własne kawałki albo do moich kawałków dograć swoje gitary. Dostajecie lekcje gry na gitarze klasycznych, riffów folk. No staram się tego wam dać jak najwięcej i w miarę możliwości. Słuchajcie, wrzucając odcinki co dwa dni nie jest tak prosto jeszcze trochę poćwiczyć na gitarze, jeszcze coś zrobić innego w życiu, ale no staram się jak najbardziej. W miesiącu, które mamy teraz, czyli w miesiącu sierpniu, chciałem ogłosić giveawaya na sam koniec tego odcinka przed końcową samochodową. Są trzy nagrody akurat w tym miesiącu. Jedną nagrodę ufundował sklep Gitaresco. Sklep Gitaresco na pewno znacie, to jest Sławek Skowron, który w Sandomierzu sprowadza i ustawia gitary Harley Benton. Pierwszą taką nagrodą, znaczy to nie ma znaczenia, czy pierwszą, czy drugą. No jedną z nagród jest statyw po prostu do gitary elektrycznej, który można sobie do gitary elektrycznej lub akustycznej, który można po prostu sobie w pokoju użyć lub na scenie go użyć i tak dalej, i tak dalej. Drugi zestaw to znowu torba od Guitto. W torbie od Guitto mamy znowu katalog duzenbergowski, mamy znowu czapeczkę nuksowską, znowu froteczkę od Joyo, no takie dwie pierdółki, tam przypinka, syrinka i taki mały pick holderek i jeszcze ufundowałem ja dla was tutaj akurat komplet strun akustycznych 1048 od firmy Fender. Znaczy ja je kupiłem, w Riffie je kupiłem. więc no to jest zestaw drugi, a zestaw trzeci
to znowu jest torba Joyo. Jest bardzo podobny tak naprawdę, bo różni się tylko i wyłącznie tym, że tutaj jest 11,48 od Kurta Mangana do gitary elektrycznej, a tak to wszystko jest dokładnie to samo. Więc takie trzy zestawy pod koniec sierpnia zostaną wylosowane. No tam oczywiście wiecie, no te nagrody idą. No. Wszystko jest ogarnięte, każdy dostaje maila i nagrody na pewno do każdego dojdą. Jak jeszcze do kogoś tam nie doszły czy coś, no to słuchajcie, no napiszcie do mnie maila, ale jeszcze nie wysłałem nagród czerwcowo-lipcowych, bo czekam na wlepki generalnie, więc jak tylko dostanę wlepki, to też będę wysyłał do wszystkich, którzy wspierają listy z wlepkami, najnowsze wzory wlepek, więc jest pewna obsuwa z tym, ale no nie bójcie się, nagrody oczywiście dojdą. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za oglądanie odcinków, jeszcze raz dziękuję za wasze wsparcie, sorry za przedłużenie tego odcinka. Jeśli czekaliście na końcówkę samochodową, to ona już w tym momencie jest. Zapraszam oczywiście do tego, ażebyście nakręcili jakąś swoją końcówkę samochodową. Wiecie, tam z okolicy, swój samochód, sąsiada, jakiś fajny jak ma, albo jak jesteście gdzieś za granicą, to jakieś zagraniczne fajne auta. Wiecie, nie? No bo polskich samochodów to już mamy tyle, nie? Na fok. Są w ogóle polskie samochody? Solarisy są polskie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Który rocznik? 9.5. Rocznik 9.5. Samochodem tym jeździ prawdziwy rock'n'rollowiec, szanowni państwo. Niejaki Rafa Tu. Witam. Z zespołu Brooklyn. Wszystko oryginalne? Wszystko. Wszystko oryginalne, szerokie karo jak malowane. Masz orichiari, czyli plastiki poniżej listwy. Fotele Interbrooklyn. 1.6 na jednopunktowym wtrysku. Nie rozpędza się. Nie hamuje. Hamuje tak siłą woli, ale wiesz, robi wrażenie. Przed chwilą się kawałek przejechałem, no nie hamuje, to wam od razu mówię. No, nie wiem, czy jeszcze bym chciał jeszcze raz się tym przejechać, no, żeby być szczery. Wiesz co, to jest rodzinna pamiątka trochę i tak jakoś a to, się z nim rozstać. Więc... Aha, czyli to nie jest samochód, który kupiłeś specjalnie nie, w ogóle, nie. Tylko to jest samochód, który jest w rodzinie od jakiegoś tam czasu, od tak? Od 24 lat. Aha, nie, no to zupełnie inna kwestia. No, on to był też roczny kupiony przez dziadka mojego, dziadek jeździł, jak dziadek zrezygnował z jazdy, to ja przejąłem te stery. Czyli ile nim czasu już jeździsz? A wiesz co, to teraz to nie wiem, 2-3 lata. Ale to jest twój jedyny samochód? Nie. Nie. Nie, to jest mój samochód na święto, albo jak, wiesz, do ciebie jak dziewczyny chcesz podrywać. A wiesz, dziewczyny tego nie rozumieją. Nie rozumieją. Rozumieją te starsze, a to niekoniecznie o to chodzi. A na tym młodszy jest chyba za wcześnie. Kolony mi się trochę nabrać. Posłuchajcie, jak pracuje. A jak się wyłączy silnik, to ten zegareczek tam tak pięknie tyka. Pozdrawiamy Motobiedę.